A tu Zumbach jest podpisany, no, bo to jest... Ale czy wiecie, panowie, wczoraj się dowiedziałem, że on bardzo przestrzegał tego, że mówić Zumbach. Czekamy na ten film od wielu, wielu lat. Już staraliśmy się zainteresować wielu producentów. Wszyscy mówili świetny temat, no ale jakoś nie ruszali, bo a to jakieś kłopoty finansowe, a to inne. No ale wreszcie film media, producent zawziął się i dobrze się zawziął, bo tu trzeba wielki charakter okazać, chyba tak mocny charakter, jak ci lotnicy tam mieli walcząc, żeby wygrać ten bój o film. No proszę, żeby był po prostu dobry, drapieżny film pokazujący prawdziwie dzielność tych polskich myśliwców, którzy rzeczywiście byli jednymi z najlepszych. Dużo będzie w tym filmie, również o tym. No, czyli taka prawda historyczna. Przede wszystkim powiedziałbym, że się niezwykle cieszę, że powstaje Dywizjon 303. To jest taki film, na który Polacy już od dawna czekali i byli wielokrotnie uprzedzeni przez inne kinematografie. Na pewno historia, która budzi dumę w każdym Polaku, historia bohaterskich asów myślistwa, no to jest historia, która domaga się po prostu tego, żeby polska kinematografia to zauważyła. Akcja i odliczasz do 7 i wtedy jest wybuch po słowie akcja. Dobra, zrozumiałem. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie, brawo. Za szybko, za szybko. Łączyć 29. Wszystkie idą. Akcja. Uwaga. Sprawozdanie z tej przyjaźni przysłane. Oczywiście 20 kilka stron.